Hej, w poniedziałek. Mamy godzinę 13 równo. My troszkę pospaliśmy, bo uczelnię mam dopiero na przed 17. Zjadłam śniadanie. Przygotowałam też takie samo Michałowi. Z tego co widzieliście, to były, słuchajcie, mieliśmy po takiej małej parówce, które znalazłam w Lidlu, które jako jedyne w 100 gramach mają 14 gramów tłuszczu, także taka jedna malutka miała 7, no ale miałam ochotę i ją z ketchupem i odrobiną majonezu light. I mieliśmy po dwa trójkąty tosta z taką fajną szynką, którą wam zaraz pokażę, którą mam z Lidla, taką pyszną, takim kurczakiem maślanym i do tego z serem piórko. I zjedliśmy to śniadanie. O 15 musimy zrobić obiad, żebym ja zdążyła zjeść przed uczelnią, więc dlatego nie jedliśmy dużego śniadania. Ja teraz będę nagrywać dla was Q&A, bo zebrało się trochę pytań i obiecałam, że na nie odpowiem. Także musiałam zjeść, piję też kawkę, inkę i zabieram się do nagrywania. Ale pokażę wam właśnie jeszcze szybko te produkty, z których zrobiłam śniadanie, więc chodźcie. I do tostów użyliśmy takiego filetu z kurczaka o smaku maślanym. I nie mam już tej takiej karteczki z etykietą, ale tam były staty i on ma w 100 gramach 2 gramy tłuszczu, także standardowo jest bardzo dobry, taki wiecie, taki kawałek, który się skraja. A parówki, których użyliśmy, to są te parówki z indyka i to są takie, o, krótkie. I patrzcie. Takie staty. Także taka sytuacja, to było na śniadanie, teraz lecę nagrywać Q&A. I mamy to, udało mi się nagrać Q&A, także niedługo będzie na kanale, albo będzie przed tym filmem. Jeszcze nie wiem. I teraz się ubieramy, bo jest 14, dziś 40 i jedziemy, słuchajcie, do werandy na burgera, bo tak mnie naszło, że mam taką mega ochotę na burgera, a dużo burgerowni jest w poniedziałek nieczynnych, niestety. Oni dają frytki z aioli. Także mnie przekonali, więc jedziemy i ja na 16.45 jadę na uczelnię do 18.15 i potem jadę na trening, biorę ze sobą torbę na siłkę, także żadnych wymówek, burger, uczelnia i siłka to jest bardzo dobry plan na poniedziałek. Jedziemy i pokażę wam, jak zamówimy już. Strasznie lubię ten lokal, muszę wam powiedzieć, tu mają tak piękne wnętrze i byłam tutaj na urodziny z Michałem i bardzo dobrze mi się kojarzy i patrzcie, jakie mają cudowne zmiany wystroju wciąż, teraz jest mega jesiennie. I wzięliśmy dwa razy burger wołowy i jedno cappuccino cynamonowe. Bo ja potrzebuję dzisiaj sobie podbudować humor. Złapałam jesienna handra i Michał mówi, że weźmy sobie kawkę, skoro chce. Pięknie tu jest, co? Pokażę wam jedzenie, jak przyjdzie. A pokażę wam, co zamówiłam. Patrzcie. O. Burger wołowy. Miałam mega ochotę, szczególnie na aioli, także nie mogę się doczekać. Nic w tak pięknym miejscu nie poprawia lepiej humory jak cynamonowe cappuccino z ciasteczkiem, żeby sobie, patrzcie, tak zamoczyć. Cudownie. Jeszcze raz wam pokażę lokal, bo jest piękny. Michał się ze mnie śmieje. Ale jest cudy. Czekaj jeszcze na Instastory. Instastory jeszcze. I wjechały burgery. O, tych frytek troszkę mało, ale aioli mam nadzieję będzie dobre. I burger, mam nadzieję, też będzie dobry. No, wytestujemy. Wygląda spoko. Zobaczymy. Ale leci konkretnie z niego. I najedzeni, bardzo nawet najedzeni. Przyszliśmy się pobawić wiadomo czym, największym hitem. Co, miał podobać się? Chcesz taki kupić ci? Nie? Nie? Wolę, żebyś mi dołożyła do samochodu. Do samochodu ci dołożyć? No bo cena jest taka, nie? Także... No boli, ale poklikać można. No. I ten, kto mnie zna, ten wie, że mnie się nie zdarza niczego zapomnieć, o niczym zapomnieć, czegoś nie zabrać i w ogóle. Ale wyobraźcie sobie, że jesteśmy w starym browarze i już mam się z Michałem rozchodzić, bo ja miałam iść na tramwaj na uczelnię, a Michał miał jechać do domu. Kiedyś się okazało, że nie wziąłam portfela. Położyłam go do małej torebki, a nie do torebki na siłownię i zapomniałam o tym, żeby go przełożyć. Klucze mam, wszystko mam, nie mam portfela, a tam mam legitymację miejską, na której mam legitymację miejską, legitymację studentką, na której mam bilet miesięczny i wszystko i pieniądze i w ogóle. Jakby w portfelu. I Michał, mój kochany chłopak, mówi: dobra, to jedziemy szybko do domu, weźmiesz ten portfel, żebyś miała dokumenty, potem będziesz jechać na siłkę i tak dalej i ja cię zawiozę na uczelnię. A to jest bardzo daleko, to jest na przedmieściach Poznania praktycznie. I jest 16.35, ja mam na 16.45, więc wyścig z czasem. I Michał mnie, słuchajcie, podwozi, podjechaliśmy po ten portfel. Także super, cudownie. Niby jest kwadrans studencki, więc mam nadzieję, że mnie wpuści, w razie czego jak się chwilkę spóźnię. Koleżanka zajęła miejsce jak coś, więc będzie ogarnięte, ale naprawdę mnie się to nie zdarza. Szok.
Więc jadę teraz na uczelnię, kończę 18.15 i potem jadę na siłkę spalić burgera. Chociaż, słuchajcie, jest tak ciemno, jest 16.30, nie? Jest tak ciemno, że powiedziałam Michałowi, że mam ochotę teraz po tym burgerze dojść na ciasto i kawę drugą i się położyć i leżeć, nie wiem, to jest tragedia, no patrzcie to. No, wierzcie mi, jest naprawdę hiper ciemno i w ogóle jakby do spania, a tutaj początek dnia w sumie dla mnie dopiero uczelnia, dopiero trening. Tragedia, ale mam już tę torbę, targam ją, będę ją targać, więc mam nadzieję, że to mnie zmotywuje. Jest czerwone światło, bo przed nami stoi samochód, więc że mnie to zmotywuje i pójdę oczywiście na ten trening i pospalam trochę tych frytek. Jestem właśnie w H&M-ie przed siłką i mierzę spodnie i mam takie z wysokim stanem i się zastanawiam nad nimi. Tu mam jeszcze inne, jakieś dresy, coś. Jak coś wybiorę, to wam pokażę. Ale te mi się całkiem podobają. Kosztują 100. Może. A potem idę na trening. Takie ogrodniczki nigdy nie miałam. Wiecie, co to znaczy? I mamy 23.40. Ja tam robię projekt mój. Ale słuchajcie, moja przyjaciółka, moja współlokatorka zrobiła pierwsze grzane wino w tym sezonie i dała mi cały kubeczek, co mnie mega cieszy. I przyjechał Michał i jemy, słuchajcie, kolację, bo ja jestem mega głodna po siłce. I mamy te same tosty co rano, czyli szynka, piórko, trochę majonezu light i ketchup, bo tak mieliśmy ochotę. A tu mamy, słuchajcie, zupę dyniową z chili na pół, to co zostało, żeby zjeść, co by się nie popsuło. Także mamy północ, jemy taką super kolację, robimy projekty i sobie gadamy. Także bardzo przyjemnie i to grzane wino, wam powiem, sezonik jak się zaczął, to aż miło. Aż mnie rozgrzało tak konkretnie. Także super ekstra. Dobra, pojedzone, wyczyszczone, północ 20, wszędzie pusto. Idę dalej robić projekt i idę spać, bo wstaję za 5 godzin. Majonezik zejdzie? No. Ale proszę bardzo, do kamery lajcik. Jest luz, nie? No, można łyżkami dawaj, z piórkiem.